Witam Was we Fromborku, z miasta o bogatej historii i niepowtarzalnej atmosferze. Rozpoczynamy od panoramicznego widoku na wzgórze katedralne, które góruje nad miastem niczym strażnik przeszłości. To wzgórze jest symbolem Fromborka, miejscem, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością. Frombork, znany również jako Perła Warmii, jest miastem o wielowiekowej historii. Jego przeszłość jest tak barwna i fascynująca jak mozaika na ścianach jego słynnej katedry. Od czasów, kiedy to był ważnym ośrodkiem biskupim, przez epokę, kiedy mieszkał tu i pracował Mikołaj Kopernik, aż po dzisiejsze czasy. Frombork zawsze był miejscem, gdzie historia ożywa. Ale Frombork to nie tylko przeszłość, to również miasto o żywej, pulsującej energii. Port rybacki Fromborka jest sercem miasta, miejscem, gdzie tętni życie. Rybacy wracają tu ze swoimi łodziami pełnymi świeżych ryb, których możecie skosztować w miejscowych restauracjach. Zapraszam Was z czystym sercem do Fromborka, miasta, które jest jak żywy obraz historii, piękna i tradycji. W dalszej części dzisiejszego materiału skupimy się, jak to powiedziałem, na sercu miasta, czyli porcie i jego przyszłości w aspekcie toczącej się wciąż modernizacji. A ja dziękuję Wam w tym miejscu za odwiedziny i wsparcie kanału przez cały ubiegły rok i zapraszam do dalszego aktywnego udziału w jego rozwoju. A możecie to zrobić poprzez bezpośrednie wsparcie w różnych formach. Nie zapomnijcie też o algorytmach YouTube'a i nakarmcie go łapkami oraz subskrypcjami. Podzielcie się też ze znajomymi, udostępniając te filmy. Szczęśliwego i pięknego nowego roku! Wracam do tematu i powiem coś o samym miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy. Port morski we Fromborku, który jak wiadomo położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, to niewielki, lecz malowniczo położony port nad Zalewem Wiślanym, który stanowi bazę dla floty rybackiej. Posiada również nabrzeże dla jachtów turystycznych. Port także jest przystankiem dla statków tzw. białej floty żeglugi pasażerskiej, które kursują na Zalewie Wiślanym. W 1953 roku port formalnie został ustanowiony portem morskim. Port Fromborg znajduje się na południowym wybrzeżu Zalewu Wiślanego, zwanym Wybrzeżem Staropruskim, w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Powszechnie wiadomo i sam mówiłem to wielokrotnie, że Fromborg został rozsławiony głównie za sprawą Mikołaja Kopernika. Zachęcam zatem do odwiedzin miejsc związanych z tą postacią, ale nie tylko, bo zabytków jest tu bez liku. Powróćmy jednak do dzisiejszych czasów. W piątek 10 grudnia 2021 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na przebudowę portu rybackiego we Fromborku. Modernizacja portu w całości finansowana jest z budżetu państwa, ze środków inwestycyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość podpisanej wtedy umowy wynosiła 17 milionów złotych, a firma Doraco, która już można dziś powiedzieć była wykonawcą, miała na jej wykonanie 20 miesięcy, więc prace powinny się zakończyć około sierpnia 2023 roku. W wyniku modernizacji poprawie mają ulec parametry użytkowe portu. Między innymi ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca już po latach użytkowania w złym stanie technicznym. W planach było również powiększenie i pogłębienie do 2,5 metra basenu portowego, co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi.
Warunki bezpiecznego użytkowania zapewnione zostaną również poprzez wymianę wyposażenia nabrzeży oraz nawierzchni, przebudowę slipu czy zapewnienie elementów zagospodarowania oraz infrastrukturę techniczną. We Fromborku port rybacki ma znaczenie turystyczne, jak i oczywiście gospodarcze. Oddany niedawno kanał przez Mierzeję Wiślaną może znacząco jeszcze podnieść atrakcyjność tego miejsca poprzez zwiększenie dostępu z Zatoki Gdańskiej drogą wodną. Filmy z przebiegu tej potrzebnej tu modernizacji możecie wciąż obejrzeć na moim kanale. Aktualnie na tym materiale, który widzicie, mamy końcówkę 2023 roku. To ponad 24 miesiące od podpisania umowy z 10 grudnia 2021 roku, a na budowie portu mamy innego wykonawcę. Nie ukrywam, byłem tym trochę zaskoczony przy mojej poprzedniej wizycie. Szukając wieści w tym temacie, znalazłem na stronie gospodarkamorska.pl informację z dnia 14 czerwca 2023 roku. Cytuję: niestety musimy przerwać roboty na pewien okres. Obudowa nawierzchni po stronie zachodniej i wschodniej będzie dokończana w najbliższym czasie. Nie wpływa to jednak na użytkowanie tego portu w części falochronowej. Chcemy to udostępnić na zasadzie porozumienia do obsługi turystycznej. Mówił w Radio Olsztyn Andrzej Małkiewicz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni. Przy okazji dziękuję tu Grzegorzowi, widzowi tego kanału, który podsyła mi również ciekawe podpowiedzi w kwestii tego tematu. Nie jest to jednak za wielka dawka wiedzy, poprosiłem więc Urząd Morski o więcej informacji w kwestii przebudowy omawianego dziś portu. Odpowiedzi udzieliła mi rzecznik prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni, pani Magdalena Kieszkowska. Otóż i odpowiedź. Intensywne prace mające na celu ukończenie przebudowy portu we Fromborku trwają. Rzeczywiście na poniższy zakres robót wykończeniowych został wyłoniony nowy wykonawca. Do wykonania jeszcze pozostało wykonanie nawierzchni wraz z podbudową, wzmocnieniem podłoża oraz wzmocnieniem nad rurociągami oraz zabezpieczenie oczepu, również wyposażenie nabrzeża, w tym stojaki sprzętu ratunkowego, znaki drogowe, tablice informacyjne, odbojnice, zbiornik wód zaolejonych, jak również zagospodarowanie terenu, w tym wiaty śmietnikowe, cokoły i ogrodzenie panelowe wraz z bramami wjazdowymi i bramkami wejściowymi, ławkami, koszami na śmieci. Pozostało także wykonanie robót z branży teletechnicznej, wykonanie robót z branży elektrycznej, wykonanie robót z branży sanitarnej, w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Aktualny wykonawca zobowiązał się do wykonania wyżej wymienionych prac do 9 czerwca 2024 roku. Główne prace hydrotechniczne zostały wykonane wcześniej. Jesteśmy przekonani, że już w najbliższym sezonie letnim będzie można korzystać z nowej infrastruktury portu we Fromborku i cieszyć się jego wspaniałym klimatem, urokiem i nowym obliczem. Przeniesiemy się jeszcze z kamerą nieopodal portu na plażę miejską, miejsce rekreacji i długie molo we Fromborku. W ramach inwestycji zaniedbana przez lata plaża miejska odzyskała swój dawny blask. Odnowienie tego miejsca pochłonęło 3 miliony złotych. W pobliżu molo powstała również strefa rekreacyjna. Molo przy plaży zostało zbudowane w 1973 roku z okazji rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i kiedyś przybijały do niego statki pasażerskie, a jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku cumowały tu jachty. Jego długość to około 380 metrów. Samorząd Fromborka stara się inwestować w nabrzeże Zalewu Wiślanego w swoim obszarze, co widać właśnie w okolicach tzw. Starego Mola. Czynione są starania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z przeznaczeniem na dalszą modernizację mola,
stworzenia mariny dla różnych jednostek pływających czy dalszy rozwój obszaru ochrony uzdrowiskowej. Przed Wami jeszcze zachód słońca nad Zalewem Wiślanym, a ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.